Witajcie, kochani widzowie. Cieszę się, że jesteście z nami w programie Tygrys Mówi Show. Dziś chciałem wam przedstawić postać nietuzinkową. Często mylony jest ze żmiją lub wężem, a czasem wręcz ze zmutowaną rosówką. Ale to bardzo wdzięczna postać teatralna, w dodatku z nie do końca ukształtowanym uzębieniem, przez co ma dość oryginalny stosunek do dykcji. Oto on, Zaskroniec. Hej, hej! Cieszę się, że mnie zaprosiłeś, Tygrysie, że świczej psiści przede mną uciekają i nie mam szans się wygadać, więc jeśli pozwolisz, to troszeczkę teraz pogadam, bo wiesz, jak to jest, a może i nie wiesz, ale za to ja wiem, więc powiem, gdybyś przypadkiem nie wiedział, choć ty wszystko podobno wiesz, ale może nie wiesz, że my, Zaskroncie, znani jesteśmy jako gaduły. Uważam, że coś w tym może być prawdziwego, ale też nie do końca, bo czasem my, Zaskroncie, uciekamy w szczeliny w ścianie, czy gdzieś tam, gdzie nikogo nie ma, i siedzimy sobie tak po cichu, kumaś? No, więc nie możemy być gadułami, jeśli nie gadamy. Wtedy jesteśmy myślicielami, bo przemywyśliwujemy, o czym będziemy gadać, jak już kogoś spotkamy. A czemu także milkłeś, Tygrysie? No nic, tak się zamyśliłem. A, to dobrze, dobrze. Wszyscy potrzebujemy mieć czas do namysłu. To bardzo ważne, żeby mieć czas na zastanowienia, przemyślenia, bo wtedy można wymyślić coś bardzo ważnego. Znam na przykład takiego człowieka, że tak dużo myślał, że aż go nazwali myśliwym, kumasz? I on nie gadał, co mu na ślina na język przyniesie, tylko dokładnie miał zaplanowane, co mówić. A nie, że to to, albo że to tamto. I my, Zaskroncie, też tak mamy. Czasem. Można coś palnąć bez zastanowienia i potem się tego żałuje. Więc wybacz, Tygrysie, ale teraz troszeczkę pomilcie, żeby wiedzieć, co powiedzieć. Panie Zaskrońcu, a czy pan już wie, co powiedzieć? Wiem, wiem, ale nie powiem. Jeszcze nie teraz. Rozumiem. W sumie to ja też, też nie wiem, o co zapytać. Ach, to my z Zaskrońcem sobie teraz w ciszy posiedzimy, a wam też to proponujemy, bo cisza to wielki skarb. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Czemu tak cicho?